Dobra, jedzie filmik. Mam, proszę Państwa, sumka. Paczek delikatnie idzie. No i statycznie. Będzie długa walka. Czyli ja już połowiłem generalnie, tak? Do 15 może się wyrobimy na spotkanie. Tak się stało właśnie na rybę wybrać. Zawsze trafisz jakiegoś Goliata. Z czego tu nawet nie widać. Z wędka szczeli. Do 12 gram. O, jak pręży. O, rusza, rusza, rusza. Po raz drugi trafiło się ślepej kurze ziarno w tym roku. No, ale tamten taki symboliczny, a ten to kurde. Czekaj, 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 może. Czekaj na tą moją stronę, na to. Uwaga, bo tu leci. No. Podobno sumy żerują tylko jak jest odpowiednia temperatura, nie? Wody. Teraz tam, kilka stopni dosłownie ma woda. I się okazuje, że suma jeszcze można. Coś tam do góry. Patrz, jest. O, ja pierdykam, ale ogon. Nie wiem, czy to się nagrało. Bo tak bardziej patrzę, gdzie ta ryba chodzi. Ale się chyba sum zdenerwował. Powietrza. Zdenerwował się. Odsuń się. Ale ogon, no, ogon duży. Na pewno 1,5 metra. No na pewno. Duży ogon. Szeroki. Coś do góry idzie. Zaczyna się walka, bo wcześniej było majestatycznie. No już się trochę zdenerwował, więc. Cztery minuty już nagranie z kawałkiem. 5 minut już go holowałeś, więc już 10 minut holu jest prawie. Odsuń się, odsuń się. Odsuń się, w tamtą stronę. Do tyłu.
Idzie do góry. Odczuj się trochę od niego. On płynie za nami, nie wiem czy ty to widzisz. Właśnie, jak on płynie pod ponton. No dobra, dobra, to dam radę, on jeszcze nie on ten. Nie wędka, on ci jeszcze nie powypada, to będzie bardzo. Nie widzę go teraz. Do góry wychodzi. No, znowu się poddenerwował trochę. Idzie do góry, rzuca łbę mnie, ewidentnie. Ogonem wali. Ogonem? Najgorsze jest to, że boję się hamulec przykręcić, bo jak się zdenerwuje, to wędkę połamie. Wędkę ale do jeszcze, 12 gram. Jeszcze masz duży zapas na tym kątem kołowrotku, więc zanim na mur beton. Nie, żeby go trochę umęczyć. O, wędka ładnie wygięta. Oj, kurwa. Uważaj, trochę do tyłu dam. Dobra.
Męcz się. Dziesięć minut nagrania. Ale wali ogon. W sumie 15 minut holu.